Białoruś. Wyrok zarzucenie butelką w milicjanta. Białoruś. Wyrok 4 lat kolonii karnej zarzucenie butelką w milicjanta. Na 4 lata kolonii karnej skazał w środę sąd w Żłobinie na południowym wschodzie Białorusi mężczyznę, który rzucił w milicjanta butelką podczas akcji protestacyjnej, poinformowało białoruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 60-letni mężczyzna w nocy z 9 na 10 sierpnia chwycił jedną plastikową i dwie szklane butelki i kolejno rzucił je w inspektora milicji drogowej. Jedna z butelek rozbiła się na głowie milicjanta, powodując u niego obrażenia, podało MSW. Jak dodał resort, mężczyzna w chwili przestępstwa był pijany. Również w środę skazano mieszkańca Słonimia za przemoc wobec milicjanta na 2 lata ograniczenia wolności, nazywanego domową chemią, która polega na pracach poprawczych. Skazany nie może opuszczać miejscowości, gdzie żyje, musi w niej pracować i nocować w domu. Młody człowiek był 9 sierpnia na akcji protestacyjnej, na której wystąpił w obronie dziewczyny pobitej podczas rozpędzania zgromadzenia. Na Białorusi od wyborów prezydenckich 9 sierpnia trwają protesty, których uczestnicy domagają się ustąpienia Aleksandra Łukaszenki.